Dzisiaj po godzinie 13 do stanowiska kierowania przybyła kobieta, która stwierdziła, że na ulicy Lewela 1 doszło do pożaru budynku mieszkalnego. Do działań zostały zasygnowane dwa zastępy samochodów ratowniczo-gaśniczych od RG Sokółka. OSP Rozydranka, OSP Kamionka. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdziliśmy, że pali się budynek wielorodzinny, w którym zamieszkiwały 3 rodziny. Nasze działania polegały na przeprowadzaniu ewakuacji, właśnie było to 7 osób. W wyniku tego zdarzenia nasze działania polegały na przeprowadzeniu ewakuacji osób zamieszkujących ten budynek oraz podaniu 2 prądów wody. Następnie po ugaszeniu tego pożaru sprawdziliśmy pomieszczenia na obecność tlenku węgla. W jednym z pomieszczeń stwierdzono wynik pozytywny, w wyniku czego osoby zamieszkujące ten budynek zostały poinformowane, że o zakazie zamieszkiwania w tym budynku i do chwili wydania pozytywnej opinii przez nadzór budowlany i dostały mieszkania zastępcze przez wiceburmistrza Sokółki.